Upadek Napoleona. Wyprawa na Rosję. Chociaż Francja pod urządami Napoleona była w Europie potęgą, to jednak cesarzowi nie udało się pokonać Wielkiej Brytanii. Blokada kontynentalna nie skłoniła Brytyjczyków do kapitulacji, ponieważ wiele państw łamało zakaz handlu przynoszący im straty finansowe. Wśród tych krajów była Rosja, aby zmusić ją do przestrzegania blokady. Napoleon wyruszył na kolejną wojnę. W 1812 roku Napoleon zgromadził olbrzymie siły zwane Wielką Armią. Liczyła ona ponad 500 tysięcy żołnierzy. Oprócz Francuzów służyli w niej między innymi Polacy, Włosi, Austriacy i Niemcy. W czerwcu 1812 roku Wielka Armia wkroczyła na terytorium Rosji, a w połowie sierpnia Napoleon zdobył Smoleńsk. Początkowo Rosjanie unikali decydujących starć. Do Wielkiej Bitwy doszło dopiero we wrześniu 1812 roku w pobliżu wsi Borodino niedaleko Moskwy. Francuzom nie udało się ostatecznie rozbić armii i przeciwnika, jednak wycofanie się Rosjan otworzyło Napoleonowi drogę na Moskwę. Odwrót Wielkiej Armii. W połowie września 1812 roku wielka armia wkroczyła do Moskwy, dawnej stolicy Rosji. Okazało się to jednak pozornym sukcesem, ponieważ w mieście nie było wówczas cara, jego wojska i większości mieszkańców. Co więcej, Rosjanie wywieźli z Moskwy zapasy żywności i podpalili miasto. Armia Napoleona znalazła się w pułapce. Na dodatek zbliżała się surowa rosyjska zima, na której przetrwanie żołnierze nie byli przygotowani. W tej sytuacji Napoleon zarządził odwrót. Wielka armia wycofywała się przez bezkresne obszary Rosji w niezwykle trudnych warunkach. Żołnierze umierali z powodu głodu, mrozu i chorób. Na trasie odwrotu wojsk Napoleona Rosjanie stosowali taktykę spalonej ziemi. Dodatkowo nękali wycieńczonych Francuzów wojną podjazdową. Brakowało domów na kwatery dla wojska, w których można by odpocząć. Żołnierze musieli biwakować na dworze w mrozie. Nie było żywności, gdyż jej zapasy zostały przez ludność rosyjską ukryte lub zniszczone. W armii zapanował głód i choroby. Z wyprawy na Rosję wróciło niecałe 30 tysięcy żołnierzy Napoleona. Klęska Napoleona. W grudniu 1812 roku Napoleon pospiesznie wyruszył do Paryża, aby zgromadzić nowe wojska. Państwa europejskie ośmielone klęską Francuzów utworzyły kolejną antyfrancuską koalicję. Do porozumienia przystąpiły Rosja, Prusy, Austria, Wielka Brytania i Szwecja. Tym razem działania wojenne rozgrywały się na terenie Niemiec i Francji. Decydująca bitwa odbyła się w październiku 1813 roku pod Lipskiem w Niemczech. Przeszła ona do historii jako bitwa narodów, ponieważ uczestniczyły w niej armie wielu państw. Napoleon poniósł klęskę. Cesarza zmuszono do abdykacji, czyli zrzeczenia się korony. Uczestnicy zwycięskiej koalicji potraktowali go jednak łaskawie. Napoleon zachował tytuł cesarski i został zesłany na wyspę LB u wybrzeży Włoch. Byłem Byłemu władcy przyznano dożywotnią pensję, ponadto mógł zatrzymać 400 żołnierzy jako osobistą eskortę.